Inwestorzy bardzo często opóźniają ten proces przekazania, nie zdają sobie sprawy, że w ten sposób wpływają bardzo negatywnie na całą rodzinę, na to, czy będą sukcesorzy, kiedykolwiek chcieli tą firmę jednak przejąć. Bardzo dużo firm rodzinnych jest na sprzedaż, ponieważ nie ma chętnych do przejmowania kontroli, do zarządzania, do rozwijania biznesu. To obserwujemy dzisiaj w wielu firmach rodzinnych, gdzie się syn okazuje, że jest nad dyrektorem. I czego się nie dotknię, to popsuje? Konflikt, którego być może dzisiaj nie ma, po śmierci rodziców czy rodzica przyjdzie. On będzie mniejszy lub większy czasami ktoś się wycofa, ale w niektórych sytuacjach doprowadzi po prostu do destrukcji e, i rodziny i firmy. Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość pieniądze, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są Loże Kapitalistów. Dołącz do zamkniętej społeczności doświadczonych przedsiębiorców, buduj wartościowe relacje i zdobywaj unikalną wiedzę, która uczyni Twój biznes jeszcze silniejszym. Święto Kapitalizmu. Konferencja dla skutecznych przedsiębiorców, którzy cenią merytorykę, kontrowersyjny, mocny humor i zorganizowane networking. Jako jedyni w Polsce umiemy to łączyć. Kup bilet tylko, jeśli jego cena nie robi na tobie wrażenia. Fullbacks. Kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fitgroup. Group. Nowoczesne kamienice, gwarancją przyszłości. Ligi do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Adrian Gorzycki, przygody przedsiębiorców, dzień dobry. Słuchajcie, to jest odcinek inny niż większość odcinków. To jest odcinek, który jeżeli prawdopodobnie obejrzycie do końca i użyjecie wiedzy, która jest w tym odcinku, to zyskacie bardzo, ale to bardzo dużo. Więc jeżeli oglądacie ten odcinek rozpraszając się czymś innym, to zachęcam, żeby raczej posłuchać go w skupieniu, bo stawką jest wasz majątek. Rodzinny. A osobą, która nam o tym opowie, jest profesor Adam Mariański, który poprosił mnie, żebym nie podkreślał za bardzo tego, że jest profesorem, bo jest przede wszystkim praktykiem. Ale co dokładnie praktykuje to powie już on sam. Proszę. <grytanie> Dziękuję. Witam serdecznie na naszym spotkaniu. No, praktykuję przede wszystkim doradztwo dla rzecz firm rodzinnych. Oprócz tego, że jestem adwokatem, doradcą podatkowym. To także pomagam firmom rodzinnym od wielu, wielu lat. W mhm. różnych oczywiście konfiguracjach, o czym zapewne dzisiaj jeszcze będziemy rozmawiać. Absolutnie. Ale firmy rodzinne są kompletnie inne, co nie znaczy gorsze, niż korporacje. Mhm. Więc trzeba samemu prowadzić firmę rodzinną, żeby zrozumieć o co chodzi w firmie rodzinnej, jaka jest rola właściciela, jaka jest rola zarządu firmy rodzinnej i tak Jeżeli ktoś pracował tylko w korporacjach, nie zrozumie firmy rodzinnej. Więc, jeżeli jesteś z firmy rodzinnej, to ten odcinek powinieneś obejrzeć szczególnie. A jeżeli z tej firmy rodzinnej nie jesteś, ale znasz kogoś, kto w tej firmie rodzinnej jest, to bądź na tyle życzliwą osobą i po prostu podeślij jej link do tego nagrania. Powiedz mi proszę Adam, tak się mówiliśmy przed nagraniem, nie? że mam mówić przede wszystkim po imieniu. Powiedz mi proszę Adam, co zyskają nasi widzowie, zarówno ci, którzy będą przekazywali majątek, który wypracowali oraz ci, którzy ten majątek będą dziedziczyli. Co oni zyskają oglądając ten odcinek? No, myślę, że pierwszą rzecz można powiedzieć, że jest wspólny interes tych, którzy przekazują, ja ich nazywam nestorzy, jak i również interes sukcesorów. To powinien być wspólny interes polegający na zabezpieczeniu majątku przez destrukcję, także rodziny, bo tu nie zabezpieczamy tylko samego majątku, ale również rodzinę, która nie będzie się spierała tak jak kiedyś po Prawda? Tak. Te słynne spory, tylko teraz spory będą o wiele większe, nie o miedzę, tylko o majątek wypracowany chociażby w ostatnich 30 latach. Mhm. Więc ten interes jest spójny. Natomiast generalnie rzecz biorąc wydaje mi się, że nestorzy bardzo często opóźniają ten proces przekazania i nie zdają sobie sprawy, że w ten sposób wpływają bardzo negatywnie na całą rodzinę i na to, czy będą sukcesorzy kiedykolwiek chcieli tą firmę jednak przejąć, bo może zajmą się czymś innym bo nie, mogli, nie będą mogli się doczekać tego, kiedy ten majątek, przedsiębiorstwo trafi po prostu w ich ręce. Tutaj może opowiem taką ciekawostkę, Dobrze. anegdotę znaną w naszym świecie firm rodzinnych, klientów prywatnych, opowiadaną właśnie z Nowego Jorku, kiedy to 73-letni syn zamordował swoją 96-letnią matkę, bo ona ciągle mówiła, że kiedyś to będzie jego. No i nie mógł się już doczekać. E, więc takie sytuacje nie powie... Oczywiście to jest skrajne. Śmiech przez łzy. Tak, ale generalnie o to chodzi. Jeżeli mm. mówimy sukcesorowi, że kiedyś będzie prowadził firmę e, i obiecujemy, że to będzie jego przedsiębiorstwo, a tymczasem cały czas zarządzamy tą firmą, nawet z tylnego siedzenia, będąc tylko przewodniczącym rady nadzorczej, to to się nie uda. I to dziecko, syn, córka założą swój biznes, odejdą, mm. będą pracować w innym zawodzie. Wtedy Nestor zostaje z dużym problemem. Ma firmę, ma majątek, ale nie ma chętnych przede wszystkim do zarządzania, bo co innego jest oczywiście kwestia przejęcia samego majątku, natomiast ktoś nim musi przecież zarządzać w przyszłości. No i dzisiaj już to widzimy. Bardzo dużo firm rodzinnych jest na sprzedaż, ponieważ nie ma chętnych do e, przejmowania kontroli, do zarządzania, do rozwijania biznesu, dlatego się je wystawia do sprzedaży. Jak teraz z tym opowiadałeś, to przypomniała mi się historia, którą słyszałem de facto jako plotkę na rynku bydgoskim, ale to się bardzo wpisuje w to, co teraz przedstawiłeś, ponieważ pomijając szczegóły, bo sprawa jest już na pułapie karnym i tak dalej, więc tutaj nie chcę za bardzo być stroną, ale słyszałem historię, gdzie pewien bydgoski przedsiębiorca, całkiem duży przedsiębiorca, był, można powiedzieć, ofiarą zamachu ze strony swoich dzieci i jedną z przyczyn, dla których te dzieci próbowały Ojca posłuchaj na tam ten świat była, był tekst, który brzmiał: e, „Mam już tam 40 par lat, nie będę czekał kolejnych 20 na te wszystkie miliony, które ojciec mi obiecał, nie? I teraz no, no, nagle mówisz to, więc jakby ta, ta sama historia ta praktycznie. Ta sama historia. No oczywiście to są drastyczne sytuacje. Najczęściej kończy się to po prostu konfliktem rodzinnym e, i odejściem sukcesorów na własne prace, własny biznes czy inne zajęcia. No i to jest duży problem. Z drugiej strony właśnie sukcesorzy, nie będąc przygotowani do tego procesu, też często nie chcą realizować tych marzeń mhm. ojca o tym, że dzieci będą kontynuowały ten biznes. A pamiętajmy o tym, że generalnie rzecz biorąc udaje się przekazać firmę do drugiego pokolenia, czyli dzieci, nie więcej niż w 30%, a w trzecim pokoleniu nie więcej niż w 10%. Więc nasze założenie w Polsce, że moje dzieci, wnuki i tak dalej będą kontynuowały mój biznes, który przecież jest taki super, jest z gruntu nieprawdziwe, bo to się udaje, ale tylko od czasu do czasu. Dlatego tutaj mówimy, jedna i druga strona zyskuje, tu nikt nie może na tym stracić, ale potrzebna jest najpierw wspólna rozmowa, żeby w ogóle ustalić, co będziemy robić i jak będziemy robić. Przechodzimy od razu do pierwszego pytania, bo trochę tych pytań na liście mamy. Więc jaki? Firmy rodzinne mają teraz problem z zabezpieczeniem majątku z Twojej perspektywy? No, większość polskich firm rodzinnych powstała 30-20 lat temu, co oznacza, że już powinny być przejęte przez kolejne pokolenie. To pokolenie oczywiście może być jedna osoba, czyli jedno dziecko, dwójka, trójka, i tu się zaczyna problem, kto ma przejąć, w jaki sposób przejąć, czy równo ma być przekazane ten majątek, czy też jakieś inne zasady. No i tak naprawdę do 22 maja tego roku. Dlaczego tego dnia? Bo tego dnia weszła w życie ustawa o fundacjach rodzinnych, polskich fundacjach rodzinnych, było to bardzo trudne do rozwiązania. Dzisiaj jest to stosunkowo proste do rozwiązania, jeżeli wiemy, jak ten instrument wykorzystać. Bo od, od tego trzeba zacząć, jak wykorzystać, bo nie byle jak, mhm. tylko dobrze wykorzystać. I możemy w odpowiedni sposób kreować to, w jaki sposób następcy będą ten majątek przejmować i, i czy będą mieli równe prawa, czy też muszą spełnić pełne kryteria, żeby te prawa otrzymać, i tak dalej. Jednocześnie to nie musi być tylko majątek firmowy, to chcę to podkreślić, bo to może być również majątek, który nie polega na posiadaniu udziału w jednej firmie, tylko to są udziały w różnych firmach, nieruchomości, inwestycje kapitałowe, i tak dalej bo to jest majątek rodzinny, czyli nawet jak sprzedamy firmę rodzinną, to dalej mamy majątek rodzinny właśnie w tej postaci. I teraz to jest problem, jak zaplanować ten proces, zważywszy, że większość polskich firm powinna ten proces już przejść, a tak naprawdę rozpoczęło go nie więcej niż 10%. No więc mhm. widzimy tutaj tą olbrzymią różnicę. I dzisiaj obserwujemy taką sytuację, że przychodzą właściciele w wieku lat 60, 70, albo nie daj Boże, 80, którzy codziennie jeżdżą do pracy i codziennie zarządzają firmą, bo tylko oni wiedzą, jak tą firmą zarządzać. Czyli jeżeli coś się wydarzy, a może zdarzyć się każdego dnia, no to będzie to katastrofa dla samej firmy, jak i również rodziny. Nie masz takiego poczucia, że biorąc pod uwagę, jak niewielka e, liczba firm, już jest na jakimś etapie sukcesji, że to może się za chwilę skończyć taką no wręcz katastrofą, no bo jak ci właściciele, a to się stanie, zaczną umierać, no to kto te firmy przejmie? Co się z nimi stanie? Znaczy to już obserwujemy, bo takie sytuacje się już zdarzają, zarówno na poziomie mniejszych firm, jak i tych większych, i to prowadzi bardzo często do konfliktów. Ja muszę powiedzieć, że to jest idealne, idealna sprawa dla adwokatów, procesualistów, bo oni mają pracę do końca życia. Cena wartości firm, podział majątku, rozliczenia między spadkobiercami, no to jest kapitalna sprawa, ale dla nich, hmm. nie dla właścicieli firmy rodzinnej. Dlaczego? Bo jeżeli ten, który nie zapobiegł odpowiednio wcześniej, doprowadził do takiej sytuacji, to doprowadza właśnie do prowadzenia tego typu spraw, konfliktów po prostu rodzinnych, czyli tych sporów o miedzę tylko w skali razy w tysiąc, zamiast ten proces przygotować odpowiednio, tak, żeby to płynnie przeszło. Więc musimy o tym pamiętać, że. Wszystko zaczyna się od Nestora, ale sukcesor powinien na niego wywierać odpowiednią presję, żeby on ten proces rozpoczął. Ponieważ jeżeli Nestor tego nie rozpocznie i mówiąc, to mnie nie interesuje, co się stanie po mojej śmierci, to jest wyjątkowo nieodpowiedzialną osobą. Mhm. Bo to znaczy, że szkodzi w ten sposób swoim następcom, czy to dzieciom, czy wnukom. Jakbyś skomentował zdanie, które niektórzy mogą słyszeć od swoich prawników, że testament rozwiąże problem sukcesji. To znaczy, że trzeba uciekać od tego prawnika. Dlaczego? Bo on nic nie wie o sukcesji. On się nauczył tylko na studiach o tym, czym jest prawo spadkowe i testament. Sukcesja oczywiście w Polsce, to muszę powiedzieć też tak mocno, jest nieprawidłowo rozumiana. Właśnie jako przekazanie udziałów, w majątku itd. No i temu może służyć testament. Ale jeżeli zapiszemy całą firmę jednemu z dzieci, to pozostałe mają roszczenie o wyrównanie jakby tego, czego nie dostały. To się nazywa zachowek po prostu. Mhm. E, I generalnie rzecz biorąc w takiej sytuacji, co to jest? Konflikt. No, podam prosty przykład. Mamy firmę, powiedzmy, wartą 10 milionów złotych. Czyli mhm. wartość rynkowa firmy. To nie jest rzadki przypadek. Specjalnie nie podaje większych mhm. wartości. I mamy czworo dzieci. Ale tylko jedno z nich dostaje w testamencie całą tą firmę. To pozostała trójka... Może dochodzić tam prawie 4 milionów złotych łącznie zachowku, czyli tego wyrównania. Ale ta firma nie ma gotówki, bo ma wszystko w inwestycjach. Ba, to musi wypłacić ten udziałowy, ten syn, który dostał tą firmę. On też nie ma gotówki. A ja pytałem wielokrotnie różne banki. Żaden bank nie udzieli kredytu na spłatę zachowku. W związku z tym, co się dzieje? Egzekucja z udziału w firmie, czyli firmy nie ma. I to o tym musimy pamiętać, że konflikt, którego być może dzisiaj nie ma, po śmierci rodziców czy rodzica. Przyjdzie. On będzie mniejszy lub większy, czasami ktoś się wycofa, ale w niektórych sytuacjach doprowadzi po prostu do destrukcji i rodziny, i firmy. Szukasz wartościowych pracowników? Twoja firma chętnie przyjmie nowych klientów? A do tego jesteś już w biznesie kilka lat i masz sporo cennych doświadczeń? Jeśli tak, to zapraszamy do pojawienia się w naszym programie Przygody Przedsiębiorców. Napisz na kontakt małpaprzygody.tv. Jeśli przejdziesz naszą selekcję, to już niedługo zobaczymy się w naszym studiu. Powiedziałeś o sytuacji, w której jedna osoba, jedno dziecko dostaje tą firmę. A co jeżeli dostaną wszyscy? to jest sprawa czysta i załatwiona, czy niekoniecznie? No, niekoniecznie, bo pytanie jest takie, czy wszyscy będą pracować w tej firmie, czyli będą mieć takie same interesy, czy też może będą mieli całkowicie rozbieżne te interesy. Czyli bierni udziałowcy przede wszystkim będą chcieć wysoką dywidendę, a ci, którzy zarządzają, przede wszystkim inwestycje w firmie. No i to może doprowadzić do konfliktu, gdzie na przykład większość tych udziałowców, czy to dzieci, czy nie daj Boże, w następnym pokoleju wnucząt, dogada się z konkurencją i sprzeda 51% udziałów w tej firmie. Za duże, większe pieniądze niż wartość rynkowa samych tych 51% udziałów i firmy nie ma. Konkurencja ją przejmuje. Oczywiście być może na poziomie pokolenia dzieci taka sytuacja nie wystąpi, jeżeli one pracują w firmie. Ale to też nie jest do końca prawda, bo już znamy sytuację, gdzie czterech synów, bardzo dużej polskiej firmie rodzinnej, Pracowało w niej, ale w tej chwili już zaczynają mieć rozbieżne interesy. Jeden się wyprowadził poza Polskę, drugi chce uprawiać pewien sport, nie chce pracować w firmie, a trzeci chce ją dalej rozwijać. Czyli a czwarty tak naprawdę już od dawna się nie interesował tą firmą. Czyli trzech chciałoby sprzedać udziały, a czwarty nie. No i tu już jest problem. A w następnym pokoleniu, wnucząc, ten problem w każdej firmie powinien wystąpić od razu lub po jakimś czasie. Jeżeli natomiast wniesiemy udziały do fundacji, nie ma takiej sytuacji. Właścicielem spółki jest tylko i wyłącznie fundacja rodzinna, czyli nieposzczególne osoby. Nie można zająć tych udziałów, nie może być egzekucji, bo ktoś na przykład w, w grze hazardowej przegrał pieniądze i jest egzekucja z udziałów, czy też, co jest częste, partner takiej osoby wręcz wymusza sprzedaż udziałów, żeby mieć na bardzo dobre, luksusowe życie. Tego nie można zrobić, jeżeli udziały są w fundacji. Mhm. Temu wszystkiemu zapobiegamy. No i teraz przechodzimy, tak naprawdę, do chyba e, pytania, które jest fundamentem wszystkiego, o czym będziemy rozmawiali. Czym są fundacje rodzinne? No już troszkę powiedzieliśmy, troszkę można tak. powiedzieć, tak? Ale na wstępie: fundacja rodzinna służy celom prywatnym, czyli rodziny. Nie jest to tak jak do tej pory spotykaliśmy mhm. fundacje charytatywne, które mieliśmy w Polsce. Nie, 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 nie mieszasz tego, nie łączysz. Nie mieszać, tylko pierwszy człon jest ten sam, reszta mhm. jest całkowicie inna. Fundacja charytatywna nie wypłaca y, żadnych środków założycielowi, fundatorowi. Tutaj jest wręcz przeciwnie. Celem fundacji rodzinnej, y, tak jak to ustawa stanowi, jest bardzo proste. Gromadzenie majątku rodzinnego, zarządzanie majątkiem rodzinnym i wypłata świadczeń beneficjentom. Teraz te pierwsze dwa etapy, o czym pewnie jeszcze będziemy rozmawiać: gromadzenie i zarządzanie majątkiem rodzinnym są bezpodatkowe, czyli optymalne podatkowo, ale to rozwiniemy ten, ten mhm. temat oczywiście. A wypłata świadczeń beneficjentom jest oczywiście opodatkowana, ale co do zasady nie za wysoko, bo tylko 15%, więc to nie jest jakiś wysoki podatek patrząc na inne świadczenia opodatkowane w Polsce. Więc, generalnie rzecz biorąc, w tym zakresie możemy powiedzieć, że fundacja rodzinna jest wehikułem gromadzącym majątek rodzinny. Pozwala go zabezpieczyć przed egzekucją, przed jakimiś działaniami wierzycieli czy różnych partnerów. Pozwala go pomnażać i to pomnażać bez opodatkowania, a następnie wypłacać świadczenia beneficjentom i to różne świadczenia. To nie ma już tak, że. Jak w prawie spadkowym, ja dostaję, bo mi się należy, bo jestem dzieckiem. Tu po prostu trzeba spełnić szereg kryteriów, tych, które będą ustanowione w statucie fundacji. Może podam przykład, to co wpisujemy do statutu fundacji. Dziecko czy wnuk musi skończyć jeden z najlepszych 500 uniwersytetów na świecie, jeżeli chce zostać beneficjentem. Musi pracować, nie może być uzależnione albo podjęło skuteczne leczenie. Musi utrzymywać kontakt z rodziną. Czyli nie może wjechać do Australii i powiedzieć, to wy pracujcie i co roku mi dywidendę wyślijcie. Nie, nie, nie. Musi się spotykać, musi rozmawiać, i tak dalej. Możemy tu wpisywać naprawdę bardzo różne kryteria. Jednym z takich moich ulubionych jest wiek. Czyli po pewnym wieku dopiero dostajemy środki z fundacji. Wcześniej to mogą być stypendia na studia, i tak dalej, ale takie pełne środki, jak skończymy, mhm. wiek ustanowiony w statucie. Ja opowiem o fundacji prawie stuletniej. Bo zgłosił się do mnie klient mieszkający we Francji, którego pradziadek przed II wojną światową, czując, że będzie wojna, sprzedał prawie cały majątek, który miał w Polsce. Resztę mu zabrali najpierw hitlerowcy, potem komuniści, ale to co sprzedał, umieścił w dwóch fundacjach, tak w Liechtensteinie i w Szwajcarii. I zadzwonił do mnie ten klient, ponieważ skończył 50 lat, a w statucie fundacji zostało postanowione, że dopiero po 50. roku życia może korzystać z tego majątku. I on miał problem. Duży problem, że tego 50 lat to niekoniecznie, ponieważ całe życie pracował ciężko jako informatyk. Dobre życie, no ale wiadomo, na mhm. poziomie średniej klasy, a tu nagle ma 100 milionów euro. Jezu. I on nie wiedział, co z tym zrobić. Mhm. Czy przejeść, czy dalej inwestować dla dzieci i tak dalej. Więc może 50 lat nie. Ale jakby dostał ten majątek w wieku lat 18. To niekoniecznie by bardzo rozsądnie podchodził do inwestowania, może raczej szampan i lazurowe wybrzeże. I Lambo. Tak jest. W związku z powyższym to jest też bardzo ciekawe rozwiązanie, kiedy i na jakich zasach, zasadach udostępniamy po prostu mhm. ten majątek, tak? Bo może to być od razu, może być pod pewnymi warunkami, ale ta cenzura wieku jest bardzo interesująca. To a propos cenzury wieku. Co pokazuje twoja praktyka? Co najczęściej nestorzy wskazują jako wiek? Ile to jest? 50, 40, 30? Czy nie myślą o tym za bardzo? Myślą. Wpisujemy różne kategorie wiekowe, ale to jest często 30 lat, jako to pierwsze świadczenie. Ale mamy inne ograniczenia. Na przykład nie więcej niż 20% dochodu fundacji rocznej mhm. można wypłacić beneficjentom, reszta przeznaczana na inwestycje. Czasami na przykład mamy, że 5% na cele charytatywne, no, naprawdę różne zasady, ale mamy też bardzo ciekawe rozwiązania. Na przykład to, że by zostać beneficjentem, trzeba do 30 roku życia mieć dziecko. Ponieważ hmm. tak? to nie dostajesz, fundacja ulega rozwiązaniu, cele charytatywne i koniec po prostu. Tak? Hmm. A więc tu możemy wprowadzać naprawdę ciekawe rzeczy, także różnicować świadczenia na rzecz beneficjentów. Jeżeli jedno dziecko pracuje w firmie, dostaje więcej. Jeżeli natomiast nie pracuje w firmie, to dostaje jakieś tam świadczenie. Czy jest bardzo duży poziom elastyczności, jeżeli chodzi bardzo, o zapisywanie warunków. Bardzo. I tu muszę podkreślić, że ustawa jest tylko szkieletem. Więc tak naprawdę istotne jest to, czy ktoś potrafi to wypełnić treścią w statucie. No, hmm. no, to, tu trzeba już naprawdę sporego doświadczenia, żeby wiedzieć, bo wcześniej mogliśmy to robić też w fundacjach zagranicznych, i to robiliśmy w podobny sposób, dlatego że polska fundacja. Stanowi wyciągnięcie najlepszych rozwiązań zagranicznych fundacji. Pracowaliśmy nad nią ponad 7 lat. W związku z powyższym. To no właśnie, jest... bo ty to współtworzyłeś. Tak. Przez konsultacjach, przy pracach legislacyjnych, później przy zmianach i naprawdę udało się zrobić mnóstwo rzeczy bardzo dobrych. Są naprawdę drobne szczegóły, które można by było poprawić. Jak na mnie. Który mówi, że ustawa mu się podoba, no to to jest dziwne, bo ja zwykle krytykuję. Mhm. Mówię, że coś jest źle, jak polski ład chociażby. Natomiast jeżeli chodzi o tą ustawę, to powiedzmy 95% jestem zadowolony, co praktycznie rzadko mi się zdarza. Tak? W związku z powyższym, e, dla większości firm rodzinnych są to optymalne rozwiązania. Powiem więcej, w tej chwili pracujemy nad powrotem polskiego kapitału z zagranicy, gdzie były założone fundacje zagraniczne. Sam przedsiębiorcy wrócić do Polski, bo to są lepsze rozwiązania. O jakim kapitale mówimy? To wtedy był już duży kapitał. Mhm. Dlatego, że fundacje zagraniczne były, powiedzmy, 10-15 razy droższe w zakładaniu i utrzymaniu niż polskie fundacje. W związku z tym tutaj to były firmy rzędu od kilkudziesięciu do kilkuset milionów euro, także spółki giełdowe, mhm. gdzie przenosiliśmy udziały czy akcje do chociażby fundacji na Malcie pozwolę sobie zapytać w imieniu części widzów, którzy na pewno, im to się w głowie pojawiło, jak usłyszeli jedno zdanie, które powiedziałeś. Kim jest ten gość, który mówi, że jakaś ustawa mu się podoba lub mu się nie podoba? Dlaczego on tak powiedział? Dlaczego jakby, dlaczego, dlaczego powiedziałeś to zdanie? Co robisz z ustawami? Jakby opiniujesz je, czy teraz wiem, że troszecz, troszeczkę robimy temat poboczny, ale żeby ludzie mieli pełne wyobrażenie tego, kim ty jesteś, to proszę cię, wyłącz na chwilę skromność i powiedz nam, w jakich co robisz? To znaczy, no, jeżeli chodzi o ustawy dotyczące firm rodzinnych i prawa podatkowego, to jestem aktywny na tym polu już od ponad 30 lat. Myślę, że jestem dość rozpoznawalny. Byłem także szefem samorządu doradców podatkowych, więc uczestniczyłem w tych pracach na bieżąco. No i chociażby przy polskim nieładzie, bo tak ja go nazywam, mhm. bardzo dużo pracy włożyliśmy w poprawianie. Nasze poprawki, które przyjął Senat, zostały odrzucone przez Sejm, a potem zostały wprowadzone w ramach korekty polskiego nieładu, bo nikt nas nie słuchał po prostu. Mówiliśmy, co się stanie, tak dokładnie się stało. Więc w tych pracach legislacyjnych, w tych obszarach, można powiedzieć, prawa gospodarczego bardzo często uczestniczę. Oczywiście nie zawsze udaje się przekonać decydentów do tego, że jednak pewne rozwiązanie jest no, nieprawidłowe. No, ale jednak trzeba się wypowiadać, tak jak chociażby ostatnio, jak mogę tak wtrącić, wypowiedziałem się na temat projektów ustaw pana doradcy podatkowego Mencena, które no po prostu są śmieszne. To znaczy, to znaczy nie, nie byłby możliwy pobór podatku na podstawie tych ustaw, bo nie zamierają podstawowych elementów, które powinny być. U mnie taka osoba by nie zdała egzaminu na poziomie trzeciego roku studiów. W związku z powyższym, to się nie nadaje do żadnej debaty, to się nie nadaje do żadnej rozmowy. To jest po prostu śmieć, które trzeba wyrzucić do kosza. Tam jedyne Czyli co? Roz... Populizm? Populizm typowy. Mimo, że ja jestem hmm. za bardzo niskimi podatkami. Ja hmm. jestem bardzo na to, żeby obniżać podatki, rolę państwa i tak dalej. Ale to trzeba robić merytorycznie, a nie populistycznie. To wracając w takim razie do fundacji rodzinnych. Powiedz mi, proszę. Znowu, wchodząc w szczegóły, dla kogo są fundacje rodzinne? Jaka skala firmy? Jakby wszelkie takie szczegóły, które naszym widzom pomogłyby określić, że okej, okay, to ja się chyba kwalifikuję, albo ojej, ja się raczej nie kwalifikuję. to tylko jedno zdanie powiem niekoniecznie firmy. Bo mhm. już powiedzieliśmy o tym, że przedsiębiorstwo rodzinne to niekoniecznie musi być firma, która prowadzi biznes, tak? Bo jak sprzedamy jakąś firmę albo zarobimy, nie wiem, na giełdzie, to też jest majątek. Czyli przede mhm. wszystkim dla majątku rodzinnego. Bo pamiętajmy też, że w następnych pokoleniach niekoniecznie to musi być jedna główna firma, to może być wiele podmiotów, w których zainwestowaliśmy, mając nawet tam, nie wiem, parę procent udziału, prawda? Mhm. Czy grając na giełdzie. I dywidenda z tych firm może wpływać tutaj do tej fundacji rodzinnej. Dokładnie, i to jeszcze bez podatku. I tak samo sprzedając Aha. udziały, Aha. akcje, czy na giełdzie, czy, czy nawet niegiełdowe, też nie płacimy podatku. W związku z tym to jest idealny wehikuł zabezpieczenia majątku rodzinnego, co już powiedzieliśmy, mhm. ale jego pomnażania bezpodatkowego, tak, aby cały czas ta masa majątkowa rosła. Oczywiście tu są pewne szczegóły, o których trzeba pamiętać, bo przykładowo nie można inwestować w kryptowaluty, bo to jest opodatkowane, prawda? Ale generalnie rzecz biorąc, inwestycje w akcje, obligacje, papiery wartościowe, nieruchomości, mhm. wynajem nieruchomości i tak dalej, to wszystko jest zwolnione z podatku dochodowego. Czyli można powiedzieć, że to jest pewien raj podatkowy, ale uwaga, nie jako sam cel sobie. Mhm. Celem jest zabezpieczenie majątku rodzinnego. Jeżeli ktoś to zrobi po to, żeby unikać podatku, to może mieć jeszcze większe problemy niż tego nie zrobił. Mhm. Więc trzeba zaplanować cały proces. Niemniej jednak, wracając do pytania, e, myślę, że fundacje rodzinne są e, dla wielu, wielu Polaków. Nie można określić tutaj jakiegoś progu, od którego to się zaczyna. Niewątpliwie jakiś mały majątek w postaci jednego, dwóch mieszkań, to nie jest to. To, bo tu koszty, jak gdyby będą, a później opodatkowanie wypłaty dla beneficjentów będą na tyle wysokie, że nie będzie to w żaden sposób korzystne do innych rozwiązań, jak chociażby wynajem na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, gdzie mamy 8,5%. No to, to się nie opłaca po prostu, tak? Mhm. Ale jeżeli mamy milion złotych, 2 miliony złotych, czy to w aktywach w postaci nieruchomość, udziały, czy w gotówce, tak najbardziej możemy to robić. I właśnie wykorzystywać do tych celów, ale pod warunkiem, że realizujemy główny cel fundacji, czyli zabezpieczenie majątku na rzecz beneficjentów. Jeżeli robimy to tylko po to, żeby nie zapłacić podatku, no to Krajowa Administracja Skarbowa kiedyś tam zapuka i powie, to nie tędy droga. A mówię o tym dlatego, że już na rynku mamy mnóstwo pseudoderadców, którzy oferują schematy podatkowe z wykorzystaniem fundacji rodzinnej. No i niestety po pierwsze to wpływa negatywnie na odbiór tej nowej instytucji. A po drugie to jest bardzo niebezpieczne. Dlaczego? No bo później to się skończy właśnie tym dodatkowym podatkiem, wymiarem, mm -hmm. gdzie będzie to uznane jako unikanie opodatkowania. Przerwę ci. Czyli wyobraźmy sobie, że nasz widz rozmawia w tej chwili z, jak to nazwałeś, pseudodoradcą podatkowym. I na jakie informacje powinna się naszemu widzowi zapalić czerwona lampka, że ten gość chyba gada głupoty i wprowadza mnie na potencjalną minę? Jak mówi o tym, że to jest najbardziej optymalna forma prowadzenia biznesu w Polsce w tej chwili, bo no to nie jest forma prowadzenia biznesu, tylko to jest zabezpieczenie majątku rodzinnego z korzyściami mm -hmm. podatkowymi. Jak mówi, ja ci zoptymalizuję podatki albo nie płać podatków w Polsce, załóż fundację, takich możemy na YouTubie znaleźć mnóstwo informacji, to znaczy, że on nie wie, po co jest fundacja i jak to zrobić. I on się to przeprowadzi dzisiaj, ale za przyszłe skutki nie będzie ponosił odpowiedzialności. Czyli jeżeli ktoś mówi, że głównym celem fundacji jest optymalizacja podatkowa, to uciekaj. Tak jak wcześniej od tego prawnika mhm. od testamentu, bo oni nie wiedzą o co chodzi. Mhm. Czyli jeżeli na przykład mam jakąś małą działalność usługową, załóżmy tra branża transportowa i chcę przekształcić swojego JDG w fundację rodzinną po to, żeby uniknąć podatków, to to nie jest dobry pomysł. Pierwsze to nie odniesiemy tego skutku, ponieważ mhm. fundacja nie może prowadzić bieżącej działalności operacyjnej w postaci chociażby usług transportowych, czy też w ogóle sprzedaży, czy jakichkolwiek obrotu. Innych. Tak, ona, mhm. ona y, jakby nie może zajmować się tym, czym powinna się zajmować spółka. Co nie zmienia faktu, że oddek to jest najgorsza z możliwych form działalności gospodarczych w Polsce. E, I jak robimy fundację, to przy okazji Joddegi przekształcamy w inne, bo to jest, nie nadaje się do sukcesji. W żaden sposób, bo zarząd sukcesyjny nie rozwiązuje problemu. Najwyżej opodatkowane, bo mamy podatek dochodowy, składkę zdrowotną i daninę solidarnościową. Od wszystkiego, co zarobimy, obojętnie czy to weźmiemy na konsumpcję, czy też yy, będziemy dalej inwestować. W związku z tym, co najmniej z tych dwóch powodów, JODEK powinien przestać istnieć, chyba że ktoś prowadzi, no nie wiem, fryzjerem jest, tak? mały, mhm. Nie chcę nikogo tutaj jakby krytykować, czy mówić, co robi, bo tylko mówię o formie działalności. Jasne. Mała działalność usługowa? Okej, okay, jodek. Jakakolwiek większość, większa działalność usługowa, produkcyjna, handlowa, spółka prawa handlowego, najlepiej podpięta pod fundację rodzinną. Pozwoli, że cię jeszcze troszeczkę pomęczę o korzyści podatkowe, jakie wynikają z fundacji rodzinnej, bo wyobrażam sobie, że dla osób, które mają... Mi, wielomilionowy majątek, no to jednak te kwestie podatków są czymś, co najbardziej boli, co ich najbardziej interesuje. Więc gdybyśmy mogli wymienić jak najwięcej korzyści podatkowych, które wynikają z Fundacji Rodzinnej, to co byś wskazał? No to już troszeczkę zaznaczyliśmy, ale teraz możemy to sobie usystematyzować. Proszę. Fundacja jest zwolniona w zakresie tak zwanej dozwolonej działalności gospodarczej, która jest w ustawie. Nie będę teraz opowiadał szczegółów, co to znaczy? tylko powiem, jakie są skutki. Proszę. Bo jest dozwolona działalność gospodarcza, bo jak jest niedozwolona, no to niestety podatek jest wysoki 25%. Ale w ramach tej dozwolonej, przykładowo, możemy wynajmować wszystkie składniki majątku i nie płacimy podatku, nie tylko nieruchomości. E, oczywiście jeżeli mamy wynajem do podmiotów powiązanych, to pojawia nam się opodatkowanie. Tam są takie jakby wyjątki, ale co do zasady tego podatku nie ma. Podatku nie ma również od otrzymanych dywidend ze spółek należących do fundacji, czyli to znowuż pokażę teraz schemat. Dostajemy dywidendę bez opodatkowania, zamiast 19%, kupujemy nieruchomość, wynajmujemy, nie mamy podatku. Sprzedajemy nieruchomość, nie mamy podatku. Ze sprzedanej nieruchomości kupujemy akcje na giełdzie, zarabiamy pieniądze, nie ma podatku. Czy to Za to nie brzmi, bierzemy obligacje, nie ma podatku. Czy to nie brzmi nieprawdopodobnie dobrze? Bardzo dobrze, ale pójdę dalej. Te pieniądze pożyczamy własnej spółce, która zalicza odsetki do kosztów uzyskania przychodów, a fundacje odsetki są nieopodatkowane. I tak dalej, i tak dalej. W związku z powyższym, jeżeli odpowiednio zbudujemy yy, ten biznes nasz, czyli odpowiednio spółki poukładamy, Albo nie mamy już spółek i będziemy odpowiednio inwestować, to nie będziemy płacić w podatku aż do momentu wypłaty świadczenia do beneficjenta, bo wtedy jest to 15%, ale tylko części wypłaconych dochodów. Mhm. A wiadomo, że jak ktoś inwestuje, to na wypłatę przeznacza sobie, czyli na konsumpcję jakąś część. Tak? Mhm. Różną w zależności od potrzeb. A resztę dalej inwestuje, czyli pieniądz tworzy pieniądz bez podatku dochodowego. I ja wiem, ja rozumiem twoje pytanie, dlatego, że większość osób, jak przychodzi do mnie i o tym rozmawiamy, to niemożliwe. No to, no to brzmi tak, jest po prostu tak, że. Jest, no ja mówię, no tak jest, tak żeśmy to zrobili, nawet żeśmy poprawiali te przepisy w Senacie, żeby były jeszcze lepsze, żeby nie było wątpliwości i to się udało. W związku z powyższym nie ma problemu z akcjami na giełdzie i tak dalej. Dzisiaj musimy płacić podatek Belki od tego, po co. Tak? Tutaj cały czas inwestujemy, a ilu, ile osób na giełdzie? No bo właśnie to że nie musi mieć firmy. Ile osób na Giełdzie tylko gra? Mówią, Boże, zarobiłem w zeszłym roku 5 milionów złotych, musiałem prawie milion zapłacić podatku, a ja dalej inwestuję na giełdzie. No to fundacja, i nie płacisz podatku. Czyli nie muszę być przedsiębiorcą, żeby mieć fundację rodzinną. Musisz być przedsiębiorczy. Hmm, to trochę różnica, prawda? Ale powiedz mi, bo znowu powiedziałeś jedno zdanie, które wyobrażam sobie, że niektórzy widzowie mogą połączyć z zupełnie innym wątkiem: że płacimy te 15% tylko od tej części, którą wypłaciliśmy z fundacji rodzinnej, nie? Mhm. Pod kątem konstrukcji to już jest blisko cit estońskiego, więc to się jakkolwiek ze sobą łączy, czy to są dwa zupełnie inne rozwiązania dla osób, które którym się wydaje, że to jest znak równości między nimi? To co byś powiedział? CIT estoński jest po pierwsze od firmy, która prowadzi bieżącą działalność handlową, mhm. usługową, produkcyjną i zawiera wiele ograniczeń, ponieważ ta spółka nie może mieć chociażby dochodów biernych z handlu akcjami, bo nie może być udziałowcem, akcjonariuszem w innych podmiotach, więc to jest w ogóle inny cel w ogóle. Tak? Przy czym spółka na estońskim cicie nie może być wniesiona do fundacji rodzinnej, bo trawi, traci to prawo. To jest na razie takie ograniczenie ustawowe, może je zmienimy w przyszłości, ale na razie ono jest. Więc taką spółkę musimy zostawić poza fundacją, przynajmniej do końca tego okresu. Mhm. Natomiast fundacja może robić dużo innych rzeczy, których spółka na estońskim cicie by nie miała, czyli. Właśnie na przykład yy, akcje, obligacje, sprzedaż udziałów i tak dalej, wynajem. I tutaj też jest istotne, że w estońskim cic w momencie, kiedy zdecydujemy się już na wypłatę dywidendy, w zależności od tego, czy mamy to małego podatnika czy dużego podatnika, płacimy łącznie 20 albo 25% podatku. Tak w uproszczeniu, a fundację jest 15%. W związku z tym to też trzeba rozważyć, gdzie, co, jak układać, co nie znaczy, że całkowicie pomijamy spółki na estońskim cic one w strukturze, tej optymalnej strukturze biznesowej również mogą się pojawić, ale one są poza fundacją, przynajmniej na tym etapie. Wyobrażam sobie, że ktoś słucha tego odcinka i tak sobie myśli, nie nie no wszystko fajnie, ale biorąc pod uwagę, jaka jest niestabilność prawa w Polsce, to dzisiaj jest kolorowo, a jutro może być tak, jak wszyscy się spodziewaliśmy, więc jakbyś się do tego odniósł? Ja wiem, to bardzo często to pytanie słyszę, ale. Powiem, w jaki sposób ustawa została przyjęta. Głosowało za nią 420 kilku posłów w Sejmie i 96 senatorów. Znaczy jest duży konsensus polityczny, ale myślę, że nie tylko dlatego, że są te rozwiązania potrzebne dla firm rodzinnych, tylko wyobraź sobie może nowego premiera, który nie tak jak poprzedni musiał przepisywać cały majątek na żonę, żeby nie wykazywać w oświadczeniu majątkowym. Tylko w tym momencie on zakłada fundację i w oświadczeniu majątkowym wpisuje zero, ponieważ on nie ma żadnego majątku, bo fundacja jest bezudziałowa. Nie mamy żadnego do wykazania w oświadczeniu, hmm. żadnego do zajęcia przez komornika, no, prokuratora czy inną tego typu sytuację. W związku z tym myślę, że również dla polityków ta ustawa jest korzystna. I nie będzie tutaj żadnej presji, żeby ją zmieniać. Czy jest to w ich interesie? Tak. Hmm. Ja się boję czego innego. Ja się boję tylko jednej rzeczy, że część osób na rynku, tak jak już określiłem, pseudo deradców, może oferować różne schematy podatkowe i to może wpływać na pewne zmiany ustawy, co już nastąpiło, ponieważ w trakcie, w trakcie kiedy jeszcze ustawa nie weszła w życie, czyli tak zwanego wakacjo-legis, po prostu zmieniono ustawę, wprowadzając kategorię ukrytych zysków, dlatego że oferowano rozwiązania takie po bandzie, po prostu, mhm. żeby w ogóle nie płacić podatków fundacji. No i tylko tego się boję, bo to jest, to jest najgorsze dla polskich przedsiębiorców, że mamy takich doradców, którzy oferują jakieś rozwiązania, które wynaleźli, typu spółka komandytowa akcyjna bez ZUS-u, to taki też już wymieniany dzisiaj pan z Bydgoszczy to kiedyś bardzo promował. Bardziej. No, okej, okay. dobra, rozumiem, Zostałem że się nie, nie, nie przyznajecie w Bydgoszczy. Okej, okay. no w każdym razie tego typu rozwiązania powodowały, że były wprowadzane zmiany. I tego tylko się boję. Mhm. Natomiast y, myślę, że te główne założenia ustawy, przede wszystkim dotyczące zabezpieczenia majątku, planowania rodzinnego, czyli tych sukcesji, tych transferów pokoleniowych, one nie będą zmieniane, raczej będą zmieniane na korzyść, bo tutaj dysponentem jest Ministerstwo Rozwoju, z którym mamy bardzo dobrą relację i rozmawiamy uczciwie o tym, co trzeba zmienić. Tak samo jak na przykład powiedzieliśmy, że te zmiany, które zostały właśnie wprowadzone w kwietniu akceptujemy, bo nie jest celem fundacji to, żeby po bandzie unikać opodatkowania dochodów wypłacanych z fundacji. Bardziej się zawsze boję Ministerstwa Finansów, no bo oni tam mają swoje... Jak my to mówimy w ten sposób, że jak ktoś wchodzi do Ministerstwa Finansów, to chyba te cieki wodne na Świętokrzyskiej powodują, że musi się zmienia całkowicie optyka. Tak? E, więc tu jest tylko taki problem. Mhm. Czy nie wpadną na jakiś inny pomysł? Aczkolwiek przekonaliśmy, że fundacja rodzinna to nie jest to, o czym mówili poprzedni dyrektorzy i ministrowie w Ministerstwie Finansów, więc jest szansa, że to się nie zmieni. Jeżeli się zmieni, to raczej tylko w niewielkim e, zakresie. Niemniej jednak, e, zawsze mamy opcję awaryjną. Możemy taką fundację rozwiązać zapłacić od tej nadwyżki tylko te 15% i jakby więcej już z tego rozwiązania nie korzystać, ale myślę, że to się nie wydarzy. Dotknijmy jeszcze bardziej takich praktycznych przykładów, no bo ty nie tylko miałeś styczność z tą ustawą, ale ty też jesteś praktykiem, który ma normalnie styczność z fundacjami rodzinnymi, więc gdybyś mógł podać nam kilka ciekawych, takich być może nawet pouczających przykładów fundacji rodzinnych, z którymi ty miałeś styczność. No dobrze, to powiem w ten sposób, fundację my zakładamy już od kilkunastu lat. O, ale zagraniczne, Ponieważ nie było w Polsce tych rozwiązań, o których dzisiaj rozmawiamy, więc musieliśmy skorzystać z innych systemów prawnych. I przykładowo, założyliśmy fundację w Liechtensteinie na największą kolekcję dzieł sztuki w Polsce. To nie ma żadnego celu podatkowego właśnie, ale jaki jest cel? Aby dzieci nie sprzedały kolekcji po śmierci założyciela, żeby to muzeum, które powstało, istniało dalej i funkcjonowało. Mhm. I w ten sposób zabezpieczamy też majątek. Ale to jest dobry przykład, bo to zabezpieczenie majątku może dotyczyć każdego rodzaju majątku w Polsce. Zresztą drugą fundację zakładaliśmy na taki obiekt historyczny w Polsce, gdzie właściciel też postanowił, że dzieci nigdy tego obiektu nie mogą sprzedać. Ale to także było zabezpieczenie majątku spółek giełdowych. To mogę powiedzieć, bo tu jest jakby informacja giełdowa, czyli firma LPP, Rezerw powszechnie mhm. znana i Fundacja Maltańska, gdzie jest celem zabezpieczenie majątku na przyszłe pokolenia, czyli tego, braku tego rozdrobnienia, sprzedaży itd. Więc te fundacje powstawały wcześniej za granicą. Oczywiście czasami były wykorzystywane przez wielkich graczy do optymalizacji podatkowych, ale... My ani Polsatu, ani innych takich działań nie robiliśmy, więc, Jeszcze. E, więc tam po, powstały jakby już wcześniej. Natomiast generalnie rzecz biorąc, dzisiaj bardzo dużo właścicieli przychodzi właśnie w tych celach zabezpieczenia majątku i planowania y, rodzinnego, i dzisiaj decydują się najczęściej na polskie rozwiązania, chyba że mają biznes międzynarodowy. Wtedy zakładają również fundacje za granicą i fundacje y, w Polsce. Można powiedzieć, że w tych przykładach, o których ja mówię, zrealizowaliśmy na razie wszystkie cele, które były zakładane, ale musimy pamiętać o tym, że biznes, życie no, ciągle się zmienia. Więc my zakładamy, że co kilka lat, może dekadę, konieczna jest rewizja takiej fundacji i celów postanowień, albo tak jak teraz przeniesienie z zagranicy do Polski na przykład. Tak? Więc tu, tu cały czas się coś, coś dzieje. Niemniej jednak to jest jedyne rozwiązanie, aby uniknąć takich sytuacji, jak chociażby w słynnej już sprawie firmy Drutex, gdzie była jakaś próba przejęcia majątku. Głośna sprawa. Ale musimy pamiętać o drugiej stronie medalu, że fundacja ma także, jeżeli jest nieodpowiednio zrobiona, pewne niebezpieczeństwa, ponieważ, jak już powiedzieliśmy, wyłącza prawo, spadk prawo spadkowe. Tak? I powiem o przykładzie pani Barbary Piaseckiej-Johnson. Żeby nie mówić o polskich przykładach, <laughs> tutaj nikt nie odnosił się do tego. Ona była opiekunką pana Johnsona. On zapisał jej cały trust, czyli taki odpowiednik fundacji. Rodzina pozwała ją o, o udział w tym majątku i przegrała, ponieważ jeżeli ktoś zapisze udział w fundacji, czyli zostanie beneficjentem ta osoba, to rodzina traci prawo do jakiegokolwiek majątku. U nas to jest po 10 latach od założenia fundacji. To oznacza, że ten założyciel może wykluczyć całą rodzinę z majątku fundacji i zapisać to komuś innemu. E, zresztą notabene na jednym ze spotkań, Córka właściciela zapytała, czy możemy wprowadzić do statutu taki zapis, że po 70 roku życia ojciec już nie będzie mógł zmienić, kto będzie beneficjentem. Ja mówię, no możemy, a dlaczego? No jak zapiszę jakiejś partnerce, to było tak bardziej dosadnie powiedziane. Czyli obrażasz z jakąś demencją i tak, tak dalej, jest. tego typu. Mhm. Tak jest. W ten sposób chronimy też ten majątek. Więc o tym musimy pamiętać, że wszystko jest super ale o ile dobrze zabezpieczymy. Wydaje mi się, że chyba jak, jak ze wszystkim, jeżeli będziemy próbowali coś zrobić tylko i wyłącznie samodzielnie na podstawie wyszukiwanych informacji w Google, a nie z kimś, kto naprawdę zjadł na tym zęby, no to... No ale wiesz, że w Polsce mamy najwięcej domorosłych prawników i lekarzy. No, <laughs> dlatego o tym właśnie mówię, nie? Żeby tego typu pomysły raczej wbijać z głowy. Czy prawdą jest, że założyłeś pierwszą zarejestrowaną w Polsce w fundację rodzinną? Twoją fundację rodzinną? Tak, my też założyliśmy fundację, Fundację Rodzin Mariańskich. E, no powiem bardzo prosto. E, moja proces, moja żona powiedziała: tak, chcesz dalej jeździć na wyprawy wysokogórskie, mam taki tam program Korona Ziemi. W styczniu jadę na Antarktydę, właśnie się wspinać, to najpierw założysz fundację rodzinną. To jest ten podstawowy wyznacznik. I bardzo dobrze, bo fundacja służy zabezpieczeniu mhm. majątku. Fundacja już powstała, nie wnieśliśmy jeszcze wszystkich aktywów, ponieważ będziemy robić to po kolei z różnych przyczyn, chociażby estońskiego CIT-u i tak dalej. Natomiast generalnie rzecz biorąc, również ona służy temu, aby gromadzić nasze udziały w różnych podmiotach. Bo w różnych branżach działamy. Branży medycznej, nieruchomościowej, edukacyjnej, no i głównej mhm. naszej, czyli prawniczej doradczej. Czyli na chleb masz. Na chleb mam, a fundacja ma właśnie pomnażać ten majątek dla mhm. przyszłych y, pokoleń. Mam nadzieję, że dzieci tego nie będą oglądały, ponieważ my generalnie dzieciom powiedzieliśmy, że nie dostaną nic poza mieszkaniem. Mhm. Bo chcemy, żeby same pracowały i do czegoś doszły. My im nie obiecujemy. Jedną zresztą najprostszych form sukcesji biznesu jest: wydam, za czym umrę. No bo wtedy nie trzeba fundacji, nie trzeba tego wszystkiego planować mhm. i tak dalej. To problem jest zawsze, jak to zaplanować, kiedy umrę, prawda? I, I czy mi starczy do tego momentu. Ale generalnie rzecz biorąc, nasza fundacja właśnie będzie realizowała to, po co fundacje rodzinne powstają, tak? Więc to prawda, 22 maja to jest zresztą data bardzo szczególna, bo projekt ustawy pojawił się 22 listopada, czyli w moje urodziny, wszedł w życie 22 maja, czyli w urodziny mojego pierwszego syna, i tego dnia założyliśmy fundację rodzinną. Mhm. Ona już jest zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim, bo tam trochę to trwało, ale już ruszyły te procesy i działamy. Ale muszę podkreślić, że korzyści fundacji rodzinnej są od dnia aktu notarialnego, a nie od dnia rejestracji. Czyli jeżeli hmm. chcesz jutro jechać na wyprawę wysokogórską, to ja Ci dzisiaj założę tą fundację już możesz jechać. Czyli szybko. Szybko. Jakimi to się wiąże kosztami? I w ogóle ile cały proces trwa? Czy już teraz trochę o tym powiedziałeś, ale gdybyśmy jeszcze mieli się bardziej wgryźć w szczegóły, żeby widzowie usłyszeli to od osoby, która nie tylko na tym się zna, ale realnie to sam zrobiłeś dla siebie, dla swoich klientów? To jakie są jeszcze takie szczegóły? Konkretne? Koszty sądowe to są pomijalne, bo to jest 500 zł za wpis. Mhm. Oczywiście będą koszty notarialne, w zależności od wartości wnoszonego majątku, ale tak naprawdę najwyższa taksa notarialna to może wynieść kilkanaście tysięcy złotych. To jest nadal nic w skali Tak, ale majątku. mówię o bardzo dużym majątku, rzędu kilkadziesiąt milionów i więcej. Więc oczywiście notariusz może zastosować niższą, więc to też nie jest duży mhm. koszt. Myślę, że największy koszt to jest odpowiednie przygotowanie całego procesu, ponieważ napisanie prostego statutu, który zresztą można jakiś wzorzec sobie kupić w internecie, jest proste. tak I to nie będą duże koszty. Tylko że to nie jest żadne rozwiązanie. To jest pułapka która tam się pojawia. Już znam takie statuty, które no, wręcz prowadzą... Mogę opowiedzieć o jakimś jednym Oczywiście, przykładzie? Oczywiście, jak najbardziej. A, bardzo ciekawy przykład do nas trafił. Mianowicie jedna z kancelarii postanowiła, że beneficjentami będą spadkobiercy fundatora. Czyli jeżeli on wniesie cały majątek do fundacji, to nie będzie spadku. Jak nie będzie spadku, nie będzie spadkobierców. Jak nie będzie spadkobierców, nie będzie beneficjentów. Czyli cały majątek przejdzie na rzecz Skarbu Państwa. Ojej. Więc można kupować coś, prawda? Tylko pytanie, czy to nie spowoduje większego problemu. Przede wszystkim dobry statut. Parę rzeczy omówiliśmy, które tam powinny się znaleźć, ale to jest naprawdę wierzchołek góry. Mhm. Tu jest dużo innych rzeczy, które trzeba przygotować. Cały ten element ładu rodzinnego, rozmowy wewnątrz rodziny. Bo to nie jest tak, że przychodzi Nestor i mówi: Stworzyłem fundację. Oto ona jest. Oto ona jest. Jeden tak zrobił. Wiesz kto? Najbogatszy kiedyś Polak, Pulczyk, mhm. założył taką fundację bez rozmowy z dziećmi. I co się stało? Jak zmarł? Podzieliły majątek na dwie fundacje. Po prostu majątek jest już teraz córki i syna oddzielnie. Dlaczego? Bo nie było rozmowy w rodzinie, nie było wspólnych ustaleń. Była mhm. to wola despoty, który narzucił po prostu taką, a nie inną narrację rodzinną. Także fundacja nie rozwiązuje tego problemu, jeżeli oto ją założymy tylko jeżeli założymy dobrą. Z całym tym ładem rodzinnym i planowaniem, kto ma być beneficjentem, na jakich zasadach, co musisz zrobić, żeby tym beneficjentem zostać, i tak dalej, i tak dalej. To nie jest łatwy proces czasami, bo jak zaczynamy rozmawiać w rodzinie o tych tematach, to się okazuje, że brat mówi do siostry: Wiesz, siostra, ale są ciągniki i przyczepki, bo on ciężko pracuje w firmie, a ona bawi się, uprawia jakieś sporty, i tak dalej. Tak? Więc to wszystko trzeba rozmawiać, bo jeżeli o tym nie rozmawiamy, to katastrofa nastąpi najpóźniej po śmierci rodziców, którzy do tego momentu trzymają to jakoś tam razem. Mm -hmm. I ten proces zajmuje od kilku tygodni, to rzadko, do kilku miesięcy. Natomiast no, mamy też takie sytuacje, gdzie zaj zajmuje nam nawet już ten proces kilka lat, bo się nie mogą porozumieć. Co nie oznacza, że nie możemy założyć wcześniej fundacji i wnieść tych aktywów. Natomiast potem zmieniamy statut dostosowując do tych właśnie elementów rodzinnych. To jest najtrudniejsza część, którą tak naprawdę powiem mało skromnie może w tym momencie w Polsce jest w stanie zrealizować kilka osób. W tym prawdopodobnie ty no, mówiłem, że mało skromnie. Dlatego ja to powiedziałem. Ale taka jest prawda, bo mhm. trzeba mieć wiedzę i doświadczenie, pracować z firmami rodzinnymi, przejść ileś tych procesów, żeby dalej móc to realizować. Czyli, jeżeli dobrze rozumiem, rekomendujesz, żeby taką fundację rodzinną założyć możliwie szybko, żeby chronić majątek, a potem statut szlifować już przez kolejne tygodnie, miesiące albo i lata, jeżeli będzie tak. ciężko się porozumieć. Tak, 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 tak. Przy czym oczywiście to pierwszy etap też trzeba zrobić odpowiednio, żeby nie popełnić błędów różnych, chociażby podatkowych, nie mhm. chcę tego rozwijać w tym momencie szerzej. Ale generalnie to jest do zrobienia bardzo szybko. Czyli mówisz tak, mam udziały w takich, w takich firmach, jutro wyjeżdżam na Everest, prawda? No To ja mówię, dobrze, to robimy, idziemy do notariusza, robimy, wpisujemy pierwszego beneficjenta, którym jest taka i taka osoba, czy to jest dziecko, czy małżonek, mhm. czy rodzic, bo to różnie może być, tak. i jest zabezpieczone. Tak? Może jechać. I to jest zdecydowanie lepsze niż testament, bo w przypadku testamentu mamy cały proces dziedziczenia, stwierdzania, kto jest tym spadkobiercą i tak dalej. Tu się nic nie dzieje. Czyli jeżeli fundator umiera, fundacja istnieje dalej, to mm. zmienia się beneficjent. Więc to jest bardzo fajna rzecz właśnie w sytuacjach sukcesji nagłej. A z takimi mamy często do czynienia, no bo wiadomo, wypadki różne się zdarzają. Życie się z życiem. Oczywistym jest, że nie będziesz w stanie obsłużyć wszystkich klientów, którzy mają tego typu potrzeby. Więc co mm. byś zarekomendował naszym widzom i słuchaczom, jak mają sprawdzić ten doradca, z którym doradca, prawnik, jak zwał, tak zwał. Jak mają sprawdzić tego konkretnego doradcę, eksperta, czy on faktycznie ma pojęcie o fundacjach rodzinnych? Czy ich przypadkiem nie wprowadza na minę tylko po to, żeby zgawnąć swoje wynagrodzenie? No Przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy ktoś zajmował się tym tematem wcześniej, bo w tej chwili mamy wysyp kancelarii specjalizujących się w fundacjach rodzinnych. Które wcześniej zajmowały się na przykład funduszami inwestycyjnymi, mhm. jakimiś przekształceniami i tak dalej. Czyli gorączka złota. Gorączka złota. Kto pracował nad tym, tak jak mówię, przy ustawie też, bo to też jest mhm. bardzo wąskie grono. I kto mógłby pokazać projekty, które zrealizował wcześniej, ale nie założenia zarejestrowania hmm. pierwszej fundacji, jednej czy drugiej, którą, którą właśnie sąd wpisał, bo, bo to nie jest takie trudne, żeby to przeprowadzić. Natomiast no, nie chcę wymieniać tutaj konkurencji może Jasne. koniecznie, ale tak naprawdę mogę śmiało powiedzieć, że to są palce jednej ręki. Okej, okay. czyli sprawa kluczowa, czy taka osoba zajmowała się tymi tematami już wcześniej, czy ma w tym doświadczenie? Dobrze. Powoli zbliżamy się do końca, więc żeby naszą rozmowę taką klamrą zapiąć, to pytanie. Już, biorę. a ja mam jeszcze tyle do powiedzenia. No to zapraszam po raz drugi, i trzeci i czwarty. Dla ciebie to będzie zawsze miejsce. Jak powinien wyglądać modelowy proces transferu pokoleniowego, Twoim zdaniem? No przede wszystkim nie zaczynamy od Fundacji rodzinnych. Nie zaczynamy. Nie. Bo to jest wisienka na torcie. Oczywiście to, co powiedziałem przed chwilą, możemy ją założyć, żeby mhm. zabezpieczyć majątek, jeżeli już nie mamy czasu albo występują sytuacje, w których chcielibyśmy takie mhm. zabezpieczenie mieć. Zaczynamy od ładu rodzinnego. My to nazywamy konstytucją rodzinną, czyli co chcemy osiągnąć, i to jest ten proces, w którym Nestor i sukcesorzy wspólnie pracu pracują nad tym, co będzie z majątkiem i firmą rodzinną w kolejnych pokoleniach. E te prace nad fundacją i konstytucją, rzecz jasna, ponieważ tak jak powiedziałem, wiele, wiele firm i rodzin jest opóźnionych, możemy prowadzić równolegle, ale nie możemy zostać tylko na samej fundacji. W związku z tym, taki modelowy to powinien wyglądać tak. Co my chcemy zrobić z majątkiem, kto jest sukcesorem i do czego się nadaje. Czyli doprowadzenia albo nie doprowadzenia do kontroli, czy ma w ogóle umiejętność kontroli firmy, bo to jest w ogóle następna kwestia, że większość sukcesorów <laughs> jest nieprzygotowana do prowadzenia, a nawet kontroli biznesu. Jeżeli mamy już to grono, to co chcemy osiągnąć, to są pierwsze spotkania raczej z nestorami, jeżeli oni inicjują ten proces, a następnie spotkania już w szerszym gronie, czyli z sukcesorami, wypracowujemy. Tą konstytucję, i ja od razu to powiem, że nasz kwestionariusz z pytaniami do tej konstytucji liczy 30 stron, tyle jest zagadnień do omówienia. Około 30. Ważna sprawa. Tak? Więc jak dostają nestorzy, to, to mówią, dzwonią do mnie mówią: wiesz, Adam, ale kurczę. To ja nie zrobię to na przyszły, tydzień, bo ja myślałem, że to tak po prostu szybciutko, trzy pytanka i z głowy. Tak, a to jednak mi zajmie z 2-3 miesiące, tak? Po trzech miesiącach dzwoni, i mówi: no, "Wiesz co, jeszcze z miesiąc, nie?" A tym potem przychodzi, i mówi: "Wiesz, wypełniłem pół. Resztę mm -hmm. może omówimy, tak?" <laughs> Dopiero jak to omawiamy, to wychodzą rzeczy, o których byś nawet nie pomyślał, że one powinny być uwzględnione. No, podam taki przykład mm -hmm. bardzo prosty. Czy następcy mogą pracować w firmie rodzinnej? A jeżeli tak, to na jakich stanowiskach? Czy od razu prezes? Czy może tak? Czy ścieżka kariery może trzeba mhm. zaplanować? A może w innych organizacjach, może u konkurencji i tak dalej, i tak dalej. Bo w większości firm rodzinnych na świecie, w firmie należącej do rodziny, rodzina nie może pracować. Na przykład BMW, hmm. Porsche, L'Oreal. Dlaczego? E, no chcesz pracować, to pracujesz sobie gdzie indziej. Tutaj nie ma tak, że rodzinnie hmm. dostajesz po prostu stanowisko. Więc tam wprowadzili zakaz. Czasami można prowadzić, że nie zakaz, ale nie od góry, tylko zaczynasz od dołu. Takie zabezpieczenie przed nepotyzmem. Dokładnie. I tym, że ktoś nie będzie miał umiejętności, a będzie zarządzał tą firmą. A z racji nazwiska będzie miał pewnego rodzaju status, a tym samym wywierał presję na kompetentnych pracownikach, co będzie zaburzało procesy firmowe itd, i tak dalej. Dokładnie, to obserwujemy dzisiaj w wielu firmach rodzinnych, gdzie się syn okazuje, że jest nad dyrektorem, i czego się nie dotknie, to popsuje. Hmm. Po prostu. Tak? Więc generalnie rzecz biorąc, o tym rozmawiamy. Rodzinnie, podpisujemy najlepiej tą konstytucję rodzinną, jaki taki dokument wewnętrzny rodzinny. To nie jest akt prawny. Na tej podstawie tworzymy docelowy statut fundacji, czyli to, co powinno w nim być, wnosimy te aktywa, no i potem pijemy szampana. Wyobrażam sobie, że niektórzy po przesłuchaniu tego odcinka stwierdzą, gdzie jest numer telefonu, gdzie jest mail, gdzie się z Wami skontaktować, żeby współpracować akurat z Wami. To co byś powiedział tym osobom? Dwa rozwiązania. Po pierwsze mamy społeczność, specjalną społeczność dla właścicieli i również sukcesorów firm rodzinnych, to się nazywa firmy na pokolenia. To jest nie tylko siedmiogodzinny kurs nie o aspektach prawnych, tylko przede wszystkim aspektach ładu rodzinnego, budowania, przygotowania całego procesu, gdzie są też spotkania systematyczne, gdzie mamy wymianę informacji, gdzie mamy społeczność, dyskutujemy i tak dalej. To jest taka społeczność, Limitowana, to znaczy w każdej edycji jest nie więcej niż 50 firm, po to, żeby mhm. móc spokojnie rozmawiać i prowadzić dyskusję. Właśnie teraz będziemy podsumowywać pierwszą edycję na spotkaniu już stacjonarnym w łodzi, a niedługo będzie nabór do drugiej edycji. Jeżeli ktoś już jest gotowy, wie, co chciałby zrobić, to nasza kancelaria oferuje pełną obsługę, czyli zarówno ład rodzinny, zakładanie fundacji analizę podatkową, przyjmujemy za to pełną odpowiedzialność, bo wiemy, co robimy i przeprowadzamy ten proces w całości. Nie zajmujemy się doradztwem na zasadzie to ja tylko jedno pytanie, bo to nie rozwiązuje problemu i nam, nam nie zapewnia komfortu, że dobrze doradziliśmy. I, I dlatego też podkreślam to kompleksowe, czyli zarówno ład rodzinny i fundacja, bo ja nie jestem przekonany, znaczy nie jestem przekonany, wręcz przeciwnie, uważam, że nie jest dobrym rozwiązaniem założenie tylko fundacji, Aczkolwiek, tak jak mówię, robimy to równolegle, tak żeby nie hamować tego procesu. kancelarii każdy znajdzie bardzo szybko. Maryjski grup w internecie. Firmy na pokolenia również się pięknie pozycjonują, więc zapraszam do jednej społeczności i do pracy z nami. Pięknie. Drodzy widzowie, słuchacze. Wszystkie linki oczywiście znajdują się w opisie tego filmu. Jeżeli dotarliście do tego momentu w tym nagraniu, to proszę napiszcie w komentarzu Fundacja Rodzinna. A my tymczasem żegnamy się z Wami. Dziękujemy za Wasz czas. I jeszcze raz Was prosimy o to, żebyście ten link wysłali również innym osobom, które mogą być w potrzebie tej wiedzy w kontekście firm rodzinnych, ale też generalnie budowania rodzinnego majątku, nawet jeżeli nie mają biznesu. Kłaniamy się nisko. Dziękujemy za Wasz czas. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo za rozmowę.